Dzisiaj porozmawiamy o mikoryzie, czyli sposobie odżywiania grzybów, jednym z wielu, mikoryza. I ta nazwa pochodzi od tego, że ogólnie mikologia to jest nauka o grzybach, więc ten przedrostek miko dotyczy grzybów. I w skrócie to jest symbioza grzyba z rośliną. Grzyb i roślina, czyli to będzie najczęściej obustronna korzyść, ponieważ symbioza to jest związek, gdzie oba organizmy uzyskują jakieś korzyści. I skoro mikoryza to jest symbioza ze względu na odżywianie, bo grzyby mogą być pasożytami, mogą być drapieżnikami, mogą być saprofitami lub mogą być grzybami symbiotycznymi i wtedy przeprowadzają mikoryzę, ponieważ chcą się odżywić dzięki temu, bo to jest jakby jeden z rodzajów, w jaki sposób mogą się odżywić. Więc zacznijmy od tego, że grzyb jest heterotrofem, a roślina jest autotrofem. Czyli on jest cudzożywny, ona jest samożywna. Czyli roślina jest sama w stanie wytworzyć sobie związki organiczne, którymi się odżywi. Dlatego jest autotrofem, bo jest samożywna, sama się żywi. Grzyb jest cudzożywny, czyli on te związki właśnie od kogoś zabierze. Cudzożywny. W sensie on ich sam nie produkuje, w tym sensie. A skoro wiemy, że roślina przeprowadza nam taki proces jak fotosynteza, w wyniku którego powstają właśnie te związki organiczne, które grzyb właśnie chce uzyskać, to czemu by nie zabrać tej roślinie tych związków? To jest na przykład właśnie glukoza, która powstaje w fotosyntezie, którą właśnie przeprowadzają autotrofy. I on jest cudzożywny, więc on nie wytwarza tego związku. Ten związek organiczny wytwarza roślina, ale grzyb od niej go pobierze, już gotowy, wytworzony. Tak więc można powiedzieć, że roślina przekazuje grzybowi związki organiczne, dlatego on się może właśnie odżywiać. I tutaj napiszemy, że to jest plus, czyli że grzyb zyskuje, a grzyb w zamian za to roślinie przekaże inne rzeczy i to też będzie plus. Jakie to zaraz to omówimy. Mikoryza ogólnie jest endotroficzna i ektotroficzna. I endo, oczywiście ten przedrostek oznacza, że będzie coś zachodziło w środku, a ekto, czyli będzie zachodziło na zewnątrz. I to dotyczy nam korzenia, ponieważ mikoryza to jest symbioza grzyba z rośliną, a konkretniej będą w tym brały strzępki grzyba i korzeń rośliny. I tutaj narysowałam taki dziwny obrazek. To jest ogólnie korzeń. Tutaj mamy widać powierzchnię, gdzie tu jest gleba, tu jest nasza roślina, tu ma łodygę, tu jest oczywiście w dużym powiększeniu korzeń tej rośliny. Tu mamy dwa grzyby. I teraz tak, jeżeli mamy mikoryzę endotroficzną, to nasze strzępki grzyba, strzępki to jest to, one będą wnikać do wnętrza komórek korzenia. To w środku te kuleczki to narysowałam jako komórki korzenia. A więc strzępki grzyba będą nam wnikały do wnętrza komórek korzenia. I jak widać po tej stronie nasz korzeń ma włośniki, ponieważ w mikoryzie endotroficznej włośniki nie zanikają. I zaraz wytłumaczę, o co w tym chodzi. Czyli endotroficzna, strzępki grzyba, czyli to, co tak naprawdę w grzybie znajduje się pod powierzchnią, bo u rośliny są to korzenie, u grzyba są to strzępki, więc jakby to wszystko się dzieje w glebie. Strzępki grzyba wnikają dlatego to jest endo, bo wnikają do wnętrza, do komórek korzenia rośliny. Oczywiście to nie musi zachodzić tylko w glebie, bo na przykład jakiś grzyb może się połączyć z rośliną, na przykład na drzewie. Taki grzyb będzie sobie na drzewie po prostu siedział. Ale tutaj zrobiłam w przypadku jakiejś innej rośliny, takiej zwykłej. Więc po prostu strzępki grzyba wnikają do komórek korzenia. Natomiast jak mamy ektotroficzną, to będzie się działo nam na zewnątrz, czyli strzępki grzyba wnikają nam między komórki korzenia, czyli nie wnika to nam do komórek korzenia. Ale nie wiem, jak to teraz narysować. Między. Chcę takie przestrzenie międzykomórkowe. O tutaj. Ekto. O tak to zrobimy.
to wnika między komórki korzenia. I jak widać, po tej stronie już nie narysowałam włośników, ponieważ przez to, że grzyb nam wejdzie między komórki korzenia, to on przejmie funkcję pobierania wody w roślinie i tym samym zwiększy powierzchnię jej wchłaniania, ponieważ strzępki też służą na przykład grzybom do pobierania wody i soli mineralnych osobiście. Więc w tym przypadku włośniki w korzeniu zanikną, ponieważ włośniki zwiększają powierzchnię wchłaniania wody i soli mineralnych z gleby, a jak strzępki grzyba się pojawią, to wtedy one przejmą tą funkcję i będą te strzępki zwiększać powierzchnię wchłaniania. Matko, tu jest właśnie taki obraz, jak to wygląda, że po prostu mamy tutaj grzyba i jego strzępki, bo jakby grzyby nie mają korzeni, tylko takim odpowiednikiem korzenia u grzybów to są strzępki. I właśnie jakby one się łączą z korzeniami. W przypadku ektotroficznej strzępki grzyba wnikają między komórki korzenia, czyli one są na zewnątrz komórek korzenia, bo to wszystko dotyczy komórek korzenia. Albo są wewnątrz, czyli endokomórek korzenia, albo są na zewnątrz komórek korzenia, czyli ekto. A skoro są na zewnątrz, to mówi się, że po prostu są pomiędzy komórkami korzenia, bo on wiadomo, komórki są blisko siebie. Więc są jakby w przestworach międzykomórkowych. I przez to strzępki grzyba przejmują funkcję pobierania wody w roślinie, co powoduje ograniczony wzrost korzenia, ogólnie ogranicza wzrost korzenia i przez to jest zanik włośników. Dlatego po tej stronie tych włośników nie ma. Więc teraz możemy powrócić do tego górnego schematu, czyli skoro roślina w wyniku fotosyntezy przekazuje naszej roślinie związek organiczny, to grzyb naszej roślinie może przekazać sole mineralne i wodę, ogólnie minerały, witaminy, to w zależności od zadania, co tam podadzą, witaminy, hormony wzrostu u roślin, takie jak na przykład auksyny i tak dalej, hormony wzrostu. I także warto pamiętać, że grzyby wytwarzają antybiotyki, a antybiotyki działają bakteriobójczo, więc to też może ochronić roślinę przed jakimiś infekcjami. Antybiotyki wytwarzają. I na przykład w tej glebie te antybiotyki się znajdują i przez to wokół rośliny nie ma jakichś bakterii, ponieważ przez to, że na korzeniu nie ma kutykuli, to przez korzeń do rośliny mogą wnikać właśnie jakieś bakterie. Albo nawet jakieś grzyby, które będą niesymbiotyczne, na przykład jakieś pasożytnicze. Więc jeżeli grzyb wytwarza nam antybiotyk, ten grzyb symbiotyczny oczywiście, wokoło korzenia rośliny, no to wtedy to jest takie miejsce, gdzie bakterie wmierają. Dlatego też właśnie stosują się takie szczepionki mikoryzowe w rolnictwie, w ogrodach ogólnie, czyli dodaje się taki element, gdzie są grzyby, tak, w takiej szczepionce i dzięki temu nasza roślina właśnie jest wzbogacona i tak dalej, lepiej odżywiona. No tak, tutaj jak czytam na jakiejś stronie o roślinach ogólnie, jakie są zalety mikoryzy, to jest tak. Lepszy i bardziej wyrównany wzrost rośliny, zwiększa odporność na suszę i stres solny, odporność na niektóre patogeny glebowe i choroby, zdrowszy i gęsty system korzeniowy, zdolny do pobierania większej ilości składników pokarmowych z gleby, stabilizacja podłoża i poprawa jakości gleby. I też tutaj takie ciekawe rzeczy z takiej strony piszą, że tego zabiegu szczepionki się nie powtarza, czyli wbrew temu, co się dzieje u ludzi, jak bierzemy szczepionkę, to zwykle ją powtarzamy, natomiast szczepionka, w cudzysłowie oczywiście, mikoryzowa, jest używana tylko raz, ponieważ grzyb się wiąże z rośliną na zawsze. No, czyli podsumowując najważniejsze informacje, roślina daje grzybowi związki organiczne, a grzyb przekazuje roślinie właśnie mikroelementy, wodę, sole mineralne, hormony roślinne, na przykład auksyny, gibberelliny, cytokininy, które po prostu po wniknięciu do rośliny regulują jej wzrost i rozwój. Także grzyby wydzielają do gleby antybiotyki,
co zmniejsza prawdopodobieństwo zakażenia rośliny przed patogenami, które są w podłożu. I tutaj taka ciekawostka, że te związki, które one wydzielają, czyli antybiotyki, nie chronią rośliny przed wirusami i nicieniami, bo oczywiście antybiotyki działają bakteriobójczo, a nie wirusobójczo. I stwierdza się również wzrost odporności roślin na warunki stresowe. A warunki stresowe, jeżeli ktoś się zastanawia, czym się roślina może stresować, to jest oczywiście umowna nazwa, czyli stres związany ze suszą, niekorzystne warunki środowiska, jakaś za wysoka temperatura, za niska temperatura i tak dalej. No więc na tym by polegała cała mikoryza.